Siemaneczko, z tej strony Miki. Siema. Dzisiaj ze mną grają gościnnie panowie ze Stop Teamu, czyli Seba. Siema, Seba z tej strony. Turbo, Master Turbo. Turbo z tej strony, witam serdecznie wszystkich. Oraz Adaś ze starego teamu. I dzisiaj zrobimy sobie akcję kiszonkę na Agro Pomorzu. Tak więc bez zwłoki wyruszamy. Taki mamy troszeczkę sprzęty. Może nie większe, ale mam nadzieję, że się wyrobimy chociaż. Mam nadzieję. Mam nadzieję, że też chłopaki nie będą mieli zbyt dużych lagów. No nie, ja też teraz jest spoko. Na razie jest właśnie, no nie najgorzej, spoko jest. To najważniejsze, bo musimy w sumie jechać tu. Nawet kierunek wrzucę, o. I z czego jak tam wyprut. Musimy tak przejechać, nie? Takim... Ciekawie. No, taki dojazd ciekawy dosyć na pewno, nie? No tak, bo tu jest przystanek, ja chciałem przystanek zapieprzyć. No też chciałem przystanek najpierw. No ja wpadłem do rowu. Widoki też miłe. Oj tam. Jaką prędkością? 10 pojedziemy? 10 na godzinę chyba, no. Muszę wejść, żeby mi chudy dźwięk. Oj, sklepik zapieprzy, czy tam leczarnia. Okej, dobra. Najpierw musisz rozłożyć. Rozłożyło się. Rozłożyło. Dobra. Lecimy. Rozłożona. Powoli, bo ja sobie muszę zwolnić troszkę. Muszę. 10 na godzinę kiszonka. Musisz ustawić sobie. Kurwa. Dobra. Przepraszam. Co tego wiem. Wiesz, że sobie możesz jedynkę i dwójkę klikać, nie? No Kaźmisz, co robisz? Oj, cio tam. Trochę podkręć obroty. O, mam już. I kawałek w lewo daj. O, dobrze. No, patrz jak pięknie. Patrz, kolega ma usprawiedliwienie, bo jest troszeczkę po trunku, ale spokojnie. Ale tylko trochę, także spokojnie. Piłeś? Nie jedz. Ale to tyle, co jest. Ale to, wiesz Miki, to jedynym usprawiedliwieniem dla niego jest to, że on na trzeźwo boi się jeździć traktorem, to... Dokładnie. No, wiesz, bo to... Powiem ci, że tak na połowę... Uwaga, mam lagi. Coś jak mi się... Jak możesz tempomatu? No właśnie. Wciskam trójkę i później schodzę jedynką, a jest, dobra. Teraz już działa. A tam pewnie trzeba klikać w sumie trójki, wiesz? Bo starsze tylko 1-2 trzymać i chyba powinno samo schodzić. Z jaką prędkością jedziesz, Miki? To? Jaką masz 10, prędkość? 10 na godzinę. Aha, no to o, takie tu coś nie mam. Było błyskane, jak widać. No. Oj tam. Nie chciało ci się. Marne. No tak wiesz co, tak poszły pracownicy, poszli, zapryskali, to pryskali, a wypłatę wzięli tak, no. No niestety, jeszcze się w tego trakcie powjeżdżali. U Mikiego, żeby doprosić się wypłaty, to po 20 let's play. Tylko tam bądź. Ale mam nadzieję, że wina mi nie wypłaca. Co, wypłat od razu nie będzie, nie? Nie, spokojnie. Panie, ja mam problem poważny. Turbo jaki? Zresztą. Nie no, ty turbo powinieneś wiedzieć jaki. Nie wiem. Brakuje mi piwa. To ci nie pożyczę niestety. Chuj. Oczywiście zapraszamy tu na kanał kolegów. O, właśnie, dziękujemy bardzo za reklamy. Na początku nie powiedzieliśmy, ale to tam spokojnie. W opisie na pewno będzie link, jakby ktoś szukał. Także. A czy ja mogę pozdrowić jedną osobę? A możesz, bo pozdrawiaj sobie, proszę bardzo. W takim razie ja pozdrawiam Miki ciebie od kolegi Bubasa. Prosił, żebym cię pozdrowił, także pozdrawiam, żeby nie było, że jestem jakiś wyrodny kolega albo coś takiego, nie? Albo się nie znaczy od Bąbelka? Tak, od Bąbelka, Bąbelka. Bąbelek. Grubo. Gdy to nie pryskane, to wolno leci, nie? No, mam 72. Będziemy jeździć od tamtej strony, bo tam chyba było, tamtej było ten opryskany, ale już pojedziemy to kółko. Mówimy to pole galante jest dosyć, co? Czy tak? Co, jak? No. Mówię to pole trochę galante, takie zestawy też, że trochę za wielkie może uszykował, bo... Ale nie no, jak tam będzie opryskane, to będzie szło lepiej. No mam nadzieję. No. Mówię, panowie pojedźcie coś tam po swoim kanale.
No, co tu dużo tak mówić, no, no, no da, no. To, no. Najlepiej jakby, wiesz, każdy zajrzał i zobaczył, co się dzieje, no. No, ale trzeba wejść zobaczyć, nie? Trzeba wejść zobaczyć. Zawsze można coś po sobie zostawić, jakiegoś komentarza, my się nie obrazimy, albo słupka. Słupka, lajka. No, na przykład. Wiadomo. No. Najlepiej to suba, jeszcze kliknięcie w reklamę i kurde... Tak. Troszkę teraz kanał zaniedbaliśmy, bo teraz intensywnie pracujemy nad dwoma nowymi mapami do LS15, także... Ale od zera czy jakieś przeróbki? Od zera, nie. Od zera wszystko. Nie bawimy się w przeróbki, bo przeróbki no niestety wychodzą jakie wychodzą i... No niestety, trzeba przyznać. O kurczę, laga miałem. Boże. Ale takie polskie czy takie coś zagraniczne? Ja polską robię. Ja robię Extreme Map, to będzie z bardzo nietypowym terenem i w ogóle dość ciekawe ukształtowanie terenu, także... Coś jak Alpy? Nie. Bez przesady. Panie, bo ja będę miał stop. Dobra, ja już przechodzę. Jedź, Miki, jedź. Luz. Dobra. I musisz tutaj w sumie możesz jechać za nami, bo tu i tak o tego wiesz, koło z losu. Aha, chyba, dobra, wiesz? Dobra, spoko. To się nie musi. Nawet się chyba nie musisz cofać. No. O, tu już jest opryskane, tu będzie leciało szybciej, to będziemy ciąć po lewej. No to jest spoko. Damy radę. Ogarniemy. Damy. Ogarniemy. Hada się trochę ponudzisz, co? Nie, no co ty, tak fajnie się je. Na niego przyjdzie kolej. A przynajmniej Hadaś się na SMS-y podpisuje, żeby właśnie nie mówił, teraz że... Mu... Ja nikiemu się odgryzę, chociaż nie dasz takiego. Tak, żeby nie mówił, że w pracy nie może pisać SMS-ów, to proszę bardzo. Ale ogólnie właśnie fajnie tak jechać sobie, odpiszesz SMS-a i potem wracasz, opatrzę, że nadal ta sama grupa. Nadal jadę ostatni, nic się nie zmienia. Kolejka się wiesz, nie rusza, nie do przodu. Kurde, normalnie. Nie no, tak spoko jest. Z wami tak przynajmniej... Tak, no właśnie, chciałem to powiedzieć. Wyjąłeś mi to ja z gamby. Nie wiem jak to jest opryskane, bo tu nie jest w ogóle opryskane. Na środek jest opryskane, tam nie jest opryskane. Kawastrach to jest. Wiem. No ja nie wiem, kto ich pilnował w ogóle tego. Tak, oni to normalnie... Trudno powiedzieć. Ja bym tu gdzieś przejechał, ale jeszcze nie wiem gdzie. Jeszcze, dawaj. Tam będzie wyjazd jeszcze za kawałek. Na naszej starej wersji była. W nas był, to chyba też powinien być. Mapę by trzeba było zmienić na jakąś, wiadomo, tylko nie ma co. Holzhausen się przejadło, bo to już nagrałem się tyle. Nie grałem. O Jezu, polecam. Dobra, to jest mapa? Jak nie grałeś, to polecę. To jest, polecam tak serdecznie. To jest najlepsza mapa na razie do 15. No moim zdaniem teraz tak samo. Chyba jest już teraz V2.1. Zaraz to masz oczywiście. Dodatków to ma taki, że... Jakich nawet dodatków? Nie laguje ta mapa. No to ma pokrywane maszyn, wszystkie, wiesz, mody sieczki, gnojowice, gnoje, wapna, tak dalej, nie? No, teraz no to tu samo, co prawie na latający krowę teraz już na pewno. No to jest... Na naszej było też wszystko praktycznie. Sieczki nie było. Jakąś mapę już, czy coś? No, tak. Łysa Polana. Jaką? Łysa Polana, wzorcowana na naszej mapie do 13, ale to nie jest konwert, robiona od podstaw. Ale do 15 jest? Tak, oczywiście. A no to trzeba zobaczyć. Trzeba zobaczyć, czy się może nagrać, to się zobaczy. No dość tak ciekawe też. Tak nawet szczerze nie wiem, bo tak wiesz, tak... W ten kamień przyjadę, Miki? O kurczę, czekaj na mnie. Miałem nadzieję, że przejadę. No i tak, zawiesiłem się. Trzeba weź mnie stuknij. Ja cię nigdzie na mnie nie stukał. Dobra. Wow. No poczekaj, pójdzie, dawaj, ciągnij malina. Popchnij mnie. Pchaj pan. Jezus, dobra. A tu masz po lewo wyjazdek. Dobra. Nie, tędy chyba też mógłby jechać, ale... Nie dobra. Ej, mania. Ile masz procent? Ja? No? Czekaj, ażebym to ja wiedział. Gdzie tu się patrzy procenty? Po prawej. No nie wiem. Na puszce pisze, że 7,3. Dobre. No to wiesz, no, do setki trochę brakuje, ale damy radę przez całą muszkę, nie? To panowie, to może tak, ja to się stanę w rowie, a jak będziecie mieli tam stówkę, to powiedzcie. Czekaj, bo tak generalnie to mam 71%. Ja no spoko, wreszcie. Okay. Wreszcie się chyba coś u mnie ruszy. No chyba tak. Nie, zaraz tam pojedziemy na to pryskane, tak?
Chyba tak, nie. Tam te losy trochę dziwne, nie? Znaczy takie wielkie. Już jeszcze do nich nie dotarłem, ale już jestem prawie, że... A, no, okej. O, jestem. A do którego sypać? No, do którego lepiej? No, ja tu sobie teraz przystopuję, bo nie wiem, jak ty tu wymanewrujesz. Zrobię wyliczankę. Okej. Zrobię wyliczankę. Wyszło mi, że na ten... No to syp na tamten. Bo ja też pojadę z rewelicenkę. Tak, i się wypadli na ten drugi, nie? I tak będzie, tutaj jedna przyczepka, tu dwie przyczepki, nie? Bo my chyba razy graliśmy na agro, pomoże w 13, to wszystkie były chyba zapełnione. No było, to taki okres. Żeśmy chcieli, no czuraliśmy na tej mapie, nie ma co. Do 13 była lepsza, no teraz przerabiana, to tak średni, no ale no... Ja mówię, jakoś tak... Najlepsza to była do 11. Panowie. Od razu w lewo kręć. Uuuu, Jezu! Oj, sorry. Urwał, ale urwał. Ile masz procent w ogóle? 95 już zaraz. O, nareszcie się coś zmienia. No, a jak? No i super, to ja już się rozgrzewam już do Mikiego. Kaźmierz, krowom kiszonki trzeba więcej dawać, bo się porubili jak deski. Ile masz? Czekaj, stowę. Odpadam. Dobra, chodź. Nie mogę tędy przez pole. To nie domy. Przejdź tam przez powórkę przejdziesz? Daj, i go. Cofnę sobie zaraz na pole. A no te krzoki tak bardzo mi nie... Adaś, w końcu Adaś się doczekałeś. A weź trochę bliżej Adam mieć, bo ci chyba nawet nic nie leci. Było lepiej, leci chłopie, tylko ja wiesz, nie mogę jechać. Muszę jechać wiesz z kabiny, bo mi nie przeszkadzają mi gałęzie, więc. No luz. A tu znowu wodnie pojadę, bo są drzewa, więc na jedno wychodzi. No tak. Ale nie wszystko wiem, czy leci, to ci w ogóle doleciało, ale leci, no, tak. A tam na tym ci poleciało, no. Hopie. O, ojej, to... Panie, kto panu dał prawo jazdy? No ja mam pierwszeństwo, spadaj. Z drogi. Adaś, chodź, bo się czaisz jak... No bo ty tak ciągle tylko na wstecznym, no. Ej, zobacz, nawet mi leci. Takiego daleka. To dobrze, leci. A ja sobie to tak jechał. Fajnie tak nawet jest z środka. Ze środka? Mówisz? No, no całkiem w pompkę to wygląda. Całkiem w pompkę. O, jestem już panny. Ale tak ogólnie chciałem podziękować, bo prawdopodobnie jak to wydam, no. To będę miał... Da. Ja. Oj tam. No, czasem chłopaki trzeba, tak? No, nie ukrywajmy, że tak. Są takie sytuacje, które wymagają... Wymagają właśnie takiego... Odstresowania. Dokładnie. Do którego tyle strzypaliście? Do tego, tak. Miki, wylosuj sobie któreś. No bo tutaj... Wyliczankę sobie zrób. Jak widać, te losy są wielkie i kurde... Wiesz, kiszonka tam, nie pokazała. Pokazała się. Przez tam szlaban musisz przejechać. Uwala się trochę i tam polagowało. Są losy i tam... Jo, ale... Ty, aż miałem laga tu dziwnego, ej. A ty później... No, my też tym... mamy. Tak, no ja też miałem, niestety. Na tym BGA tam właśnie strasznie... Ej, aha. Okej. Czyli podejrzewam, taki mały błąd, ale dobra, zobaczmy za coś. Wiesz co, bo ja podejrzewam, że tam jakaś tekstura jest... Tak. Nie taka. Na część. Ja ogólnie uważam, że trochę będzie ostatni odcinek z Agro Pomorza, ale... O, że się nagrał, że dwa odcinki, nie, robiłem, się nagrałem. Ale zobaczymy, bo jakąś mapę chyba jednak troszeczkę inną, bo nie chodzi o to, ale dopatrzyłem się wielu takich błędów, jak sobie grałem na singlu trochę i kurde mnie to trochę w oczy razi. Wiesz co, nie chcę nic mówić, bo Seba zaraz nerwa dostanie. Ja zanim je odpaliłem, to się dopatrzyłem w... Aha. Nie powiem ilu błędów. No właśnie, to nawet, tak sobie powiem, się wystarczy logo tworzyć i zobaczyć, ile jest błędów tekstu. To jest bardzo właśnie, no. To podstawowe... że tak powiem, błędy ludzi, którzy robią konwerty. Tak, właśnie zauważyłem, że wszystko pierwsze co odpaliłem, to nie zwracałem uwagi na to, nie? Ale dopiero po tym, jak pograłem się troszeczkę dłużej, to stwierdziłem, że jednak ta mapa nie jest dla mnie. Właśnie wiesz, dlatego pytałem się, dlaczego ta mapa akurat. Bo ale powiem już... ci tak szczerze, że no nie miałem jakoś tak... Kurwa, to robię. Co? Że mówię... Nie szukałem zbytnio innej, ale wiesz co, tak akurat wyszło, że... Nie chcę się przechwalać, ale polecamy są polane.
Sprawdzimy. Nie ma błędów przynajmniej. I jest na różne maszyny. Na różne, i na duże, i na małe. Bo to są różne pola, nie? Ile tam procent masz? 84. No dobrze. To ja bym sobie może zrobić. W ogóle nie rośnie, tutaj widzę z daleka. Taką serię bardziej takich mniejszych, tak? Bo zawsze taką miałem serię na tych większych maszynach. A tak to na te Nicholandy małe, bo mi się podobają. Tego Nicholanda 165. Da radę na łysej. I tego Nicholanda kompaj, tego małego i tyle, nie? On jest bardzo fajny, jeden moduł, który nie wyszedł. Tylko to już moduł sieczki nie wgrałem. To miało być V2, ale V2 się chyba nie ukaże. Oj tam. Także podejrzewam, że kolejny właśnie odcinek już będzie na tej oto mapie Łysa Polana. No. Aha. No. No. Gruba reklama, gruba. Ja ale gruba. Grubas, nie? Nie wiem, jest pół litra i kuźwa, nie wiem jak mi się wypłacim. Spokojnie. Reflinki w filmie, jak ja to mówię. Miki, jeszcze tyle nie zarobiliśmy, żeby ci zapłacić. Spokojnie panowie. Są sposoby na to, tak? Oj, bez takich mi tu. Uwaga, stop. Co stop? No stop, gówno, stop. Stop. Dobra, jedynie. A w ogóle skąd taka nazwa, panowie? Tak, tak po prostu, wymyśliliśmy. Aha. A czemu wymyśliłeś? Ja wymyśliłem, no nie chciałem już być samolubem Seba, no powiedziałem, że wymyśliliśmy. A na przykład czemu nie Stack Team? Bo stop lepiej brzmi. Nie wiem, to tak wiesz, może Stop Team, ponieważ... Nie, no to po prostu, no tak samo nie wiem, czy na przykład mam nazwę Miki, tak? Ani Janek, ani Mikołaj, ani Niza, mam nazwę Miki, no po prostu. No właśnie, to tak samo po prostu jest Stop Team. Stop Team. No fajna nazwa. Też taka, tak. chwytliwa, taka odróżniająca się może niż teraz. No. Teraz to tak króluje mafia i nic więcej. Idźmy się zakurzyć. Dobra panowie, my powoli kończymy. Myślę, że około 20 minut będzie dostało. Ale laga mam, czekaj, bo laga miałem. Także co, także po tym odcinku stwierdzam, że następna mapa będzie Łysa Polana. Wow. I następny odcinek. Stwierdzam też, że Adam... Już się na to szykuje. Jednak Adam umie obsługiwać sieczkarnię. Wow, jeszcze lepiej. Zawsze myślałem, że nie umie. I ogólnie co, zapraszamy jeszcze raz do kolegów, linki w opisie. Na razie, cześć. Dzięki serdecznie. Dzięki bardzo. Do zobaczenia. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich. Tak, pa. Okej. Okay.